Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek końcówki szachowe w 15 minut. Dzisiaj przygotowałem dla Was garść pozycji, w których wieża będzie walczyła sobie z dwoma pionami przeciwnika. Tak jak widzicie na diagramie, zadaniem białych jest zatrzymanie czarnych pionów, które zmierzają do pola przemiany. I Słowem wstępu chciałbym tutaj dodać dwie ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać w tego typu końcówkach. Pierwszą rzeczą jest to, że jeżeli piony strony słabszej dojdą do pola, do linii trzeciej, to nasza wieża sama nie będzie w stanie sobie z tymi dwoma pionami poradzić. Jest to pierwsza bardzo ważna zasada, o której trzeba pamiętać. Więc w sytuacjach, gdy te piony jeszcze nie są zaawansowane, jest bardzo ważne, żeby nie dopuścić tych dwóch pionów, by były w jednej linii na linii trzeciej, ponieważ sama wieża bez pomocy króla nie będzie sobie w stanie z nimi poradzić. Druga zasada jest taka, że jeżeli piony jeszcze nie osiągnęły tej trzeciej linii tutaj, bądź szóstej, w zależności jakim kolorem gramy, to strona silniejsza powinna atakować marsz tych pionów. Powinna atakować. Od ruchu, który atakuje piona, który jest wysunięty bardziej. Czyli w tym przypadku jest to posunięcie wieża G6. Idea tego ruchu jest taka, że uniemożliwiamy posunięcie pionem, zarówno posunięcie G2, jak i posunięcie F3. Na F3 bijemy na G3, na G2 bijemy na G2. Co innego mogą zagrać czarne? Czarne mogą zagrać ruch królem, po to, żeby. Przysunąć tego króla bardziej w kierunku pionów bądź w kierunku wieży, i następnie próbować tymi pionami iść. Natomiast tutaj białe mają bardzo ważny ruch wieża g4. Jednocześnie atakujemy dwa piony, i teraz, oczywiście, pionek na f4 będzie stracony w następnym ruchu, chyba że tak jak w partii tutaj czarne zagrają posunięcie g2, dlatego białe muszą zbić najpierw piona na g2 i po posunięciu g6, e, król, e, król e6 następuje moment, w który jest bardzo istotny dla naszego zadania, mianowicie posunięcie wieża g5. Jaki jest cel tego posunięcia? Otóż wieża odcina króla, który i uniemożliwia temu królowi podejście bliżej, by pomóc w marszu pionowi do linii przemiany. Natomiast z racji tego, że jest to linia piąta, Wieża będzie w stanie wygrać z tym samotnym pionkiem. Co mogą tutaj zrobić czarne? No, jeżeli zagrają od razu, posunięcie F3, no to tutaj posunięcie wieża G3 kończy partię, ponieważ po F2 mamy wieża F3 z następnym biciem pionka. Jeżeli zagralibyśmy, no nie wiem, coś innego, król F6, no to oczywiście odchodzimy wieżą na przykład na linię B, i teraz plan jest bardzo prosty. Idziemy albo królem w kierunku piona, a jeżeli pion zacznie samemu iść, no to możemy tego piona po prostu zaatakować i teraz znowu. Król jest za daleko, pionek nie zdąży dojść samemu do pola przemiany. Także pierwsza bardzo ważna pozycja. Tak jak widzicie, dopóki dopóty piony nie dotarły do trzeciej bądź szóstej linii, wieża jest w stanie z dwoma pionami wygrać. Jest to oczywiście sytuacja, w której król tym pionom nie pomaga. Kolejna pozycja, którą chciałem wam pokazać, to mianowicie pozycja, w której typione są jeszcze bardziej zaawansowane, mianowicie doszły już do trzeciej i drugiej linii, i w większości przypadków tego typu czarne powinny wygrać tę partię. Z małymi wyjątkami. Otóż, tym wyjątkiem jest. W sytuacja, w której czarny król jest w tarapatach albo jest po prostu źle ustawiony. Gdybyśmy taki w magiczny sposób podnieśli tego króla i postawili go na przykład na polu D5, no to ta pozycja jest przegrana dla białych. Natomiast z racji tego, że król jest tutaj na bandzie, możemy wykorzystać ten fakt i na podstawie groźby Mata, może nie na podstawie, ale stwarzając groźbę Mata, uniemożliwiamy i, yy, Posunięcie A2, natychmiastowe posunięcie A2, ponieważ grozi mat, więc czarne muszą zrobić coś z królem. Idą na H4, no to my, żeby znowu zagrozić matem, idziemy na pole F4, następnie czarne idą na H3, no to my idziemy na pole F3. Gdyby czarne zaczęły iść do góry, to my będziemy tak samo naszym królem śledzić króla czarnego. Następnie, po posunięciu król H2, bardzo ważny moment. Król wszedł na drugą linię, i ten ruch umożliwia białym podciągnięcie swojego króla w kierunku pionów czarnych. Jaka jest idea tego ruchu? No, chcemy po prostu jak najszybciej tym królem podejść i oddać wieżę za te dwa pionki i uratować się remisem. Co mogą zrobić tutaj czarne? Mają tak naprawdę dwa pomysły. Jeżeli Odejdziemy na przykład na G3, po to, żeby zejść z tej linii drugiej. No to tutaj dajemy szacha. No i teraz znowu pytanie, co zrobić. Król musi odejść. Załóżmy, że król idzie na H4, król F4. Jeżeli król H3, król idzie sobie tutaj na F3. I uwaga, trzeba oczywiście czarnymi teraz zagrać ponownie król H4 i powtórzyć posunięcia. Gdyby jednak czarne chciały, Grać na wygraną i zagrać na przykład takie posunięcie jak Król H2, to mogą się przeliczyć, ponieważ białe mają tutaj świetny ruch i warto zapamiętać ten motyw wieża B1. W tej sytuacji na posunięciu są czarne i czarne nie mają ani jednego dobrego ruchu, są w cukdzwangu i po posunięciu Król H3 nastąpi wieża H1, natomiast. Jeżeli zagrałyby posunięcie A2, no to nastąpi wieża bije B2, z następnym wieża bije A2 i wygraną końcówką. Także trzeba być czujnym do końca. Natomiast w tej pozycji zamiast ruchu król G3 można spróbować posunięcie król G2. No i tutaj z racji tego, że król ciągle jest na linii drugiej, białe mają czas na posunięcie król D3. No i teraz ten król jest na tyle blisko, że po posunięciu król F3 możemy podejść król C3. I w następnym ruchu oddajemy wieżę za dwa pionki. Także, jak widzicie, jest to sytuacja, w której, mimo zaawansowanych pionków, białe były w stanie się uratować. No ale tylko dlatego, że ten król po prostu był w złej, e, w złej pozycji. Na podobnym motywie chciałem pokazać Wam kolejną pozycję. Mianowicie, w tej pozycji czarne mają nawet trzy pionki, nie dwa. E, ale oczywiście dwa bardzo zaawansowane pionki, z którymi muszą sobie poradzić białe. Następuje tutaj król D6. Grozimy matem na B8. Jeżeli król czarnych pójdzie na E8, no to będziemy go śledzić, czyli król E8, król E6, król E8, król f 6 król E8, król E6. I będziemy powtarzać pozycję. Więc czarne idą w drugą stronę, idą na pole C8. No i teraz dajemy szacha. Jeżeli król wróci na d8, my wracamy na b1. Więc król idzie na linię b, no i dajemy kolejnego szacha. No i teraz, aby nie powtarzać pozycji, król idzie na linię a, no i my ponownie łapiemy opozycję i grozimy matem. Król a5, król c5, król a4, król c4, król 3 król c3. No i tutaj po posunięciu król a2, um, białe mają bardzo ważny ruch do zagrania, mianowicie ruch wieża F1. I teraz tylko dodam, że gdyby nie było tego pionka na H7, to okazuje się, że ta pozycja jest wygrana dla em, dla białych. Oczywiście ten ruch król A2 byłby wtedy dużym błędem, należałoby iść na A4 i po prostu powtarzać pozycję. Jednakże z racji tego, że tutaj jest ten pionek na linii H, no to teraz czarne mają dodatkowy ruch, grają więc H5. Natomiast białe pędzą swoim królem w kierunku pionków po to, aby móc w tym momencie oddać wieżę i zremisować partię. Także kolejny motyw bardzo podobny do poprzedniego przykładu. Kolejna pozycja to sytuacja, w której białe pionki są stosunkowo mocno już zaawansowane. Natomiast to, co odróżnia tą pozycję od pozostałych, jest to, że mają tutaj wsparcie swojego króla. I no jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ nasz król jest. Bardzo daleko i nie może w żaden sposób zaatakować prędko szybko tych, te pionki na, na liniach A i B. Jak wygrywać tą pozycję? Mianowicie należy zagrać bardzo dokładny ruch król B6. Idea tego ruchu jest taka, że najpierw podciągamy tutaj króla na pole A7 i potem pchamy pionka na linii B. Nastąpi następnie ofiara wieży na linii B i. Gdy król odejdzie z linii A, no to będziemy mogli sobie łatwo promować piona A. Pokażę pierwszy wygrywający wariant, a potem wariant y, pułapka. Król B6. E, no co zostaje czarnym do zagrania? No, trzeba podciągnąć tego króla jak najszybciej, następuje król D2, król A7, bardzo ważny ruch. No i teraz na przykład po posunięciu król C3, B6, król C4B7, wieża B1, jak widzicie. Czarne nie są w stanie zatrzymać tego piona na linii a. Eee, no dobra, ale wracając do początkowej pozycji, moglibyście zadać pytanie. No dobra, ale skoro te dwa pionki będąc na linii szóstej same wygrywają, to czemu nie zagrać od razu b6, skoro mam już króla, który im nawet pomaga. Więc jeżeli ja zagram b6 i on nastąpi wieża a6, no to będzie b7. No i jak ta wieża zatrzyma, eee, zatrzyma tego pionka, no nie zatrzyma. No właśnie jest tu bardzo ważny motyw. B6 jest dużym błędem, ponieważ czarne nie są zmuszone do zbicia pionka, a mogą wtrącić bardzo istotne posunięcie wieża A5. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Król jest w szachu. Jeżeli odejdzie na dół, no to faktycznie bijemy pionka na A6 i następnie gramy wieża B6. Więc mamy tutaj remis. Um. Natomiast jeżeli e, król pójdzie na przykład na pole c6, to teraz następuje bicie i następuje związanie pionka na b6, czyli w następnym ruchu oddajemy wieżę za pionka i ponownie remisujemy, także się ratujemy. Bardzo ważny motyw do zapamiętania: wtrącony ruch wieża a5 zamiast bicia pionka. No właśnie, mówiąc o tym motywie. Zadanie dla was, jakie posunięcie należy zagrać białymi, by tą partię zremisować. Myślę, że każdy wie, że tym ruchem jest tutaj wieża B4. Ponownie nie bijemy tego piona, a dajemy szacha. Król D3, wieża B3 z następną ofiarą na C3. Natomiast jeżeli król pójdzie do góry, no to jeszcze można przegrać. Oczywiście teraz zagrałem nieprawidłowo, tu należałoby pewnie zagrać tak, i biały nie mają nic lepszego, jak po prostu oddać wieża. Także motyw wieża w 4 do zapamiętania. No i może jeszcze jedna jeden przykład, jedna pozycja. W pozycji na diagramie pionki są już znowu, ponownie zaawansowane dość mocno, natomiast mają również też wsparcie. Swojego króla, który jest stosunkowo blisko, natomiast biały król również nie jest jakoś bardzo oddalony, więc on ma jakiś potencjał, żeby spróbować z... przybliżyć się do tych pionków. No i właśnie, jak praktyka pokazuje, nie jest łatwo rozgrywać tego typu pozycje. Czarne popełniły tutaj błąd. Oczywiście pionki ruszyć się nie mogą, nie powinny, dlatego czarne mają dylemat, jaki ruch zagrać, czy byłoby to posunięcie król f4, czy byłoby to posunięcie król e4, które jest lepsze i dlaczego. Um, nie zagrały posunięcia wygrywającego, którym jest posunięcie król e4. Najprawdopodobniej bały się, że no, tracą tego pionka, prawda? Ale okazuje się, że tego pionka można oddać, ponieważ po szachu podciągamy króla na f3. Co prawda straciły czarne pionka, natomiast teraz po posunięciu g2, zauważcie, że nie ma jak. Zagrać zarówno wieża G4, jak i wieża H1, bo te dwa pola są bronione. A jeżeli wtrącimy szacha, no to tutaj trzeba znać też tą teoretyczną pozycję, że nie idziemy królem wcale na F2, bo ten ruch umożliwiłby związanie tego piona. Tylko idziemy do góry. No i idziemy do góry, aż do pola G7. Więcej szachów już nie ma, bo nastąpi bicie. No I nie ma jak też zatrzymać pionka na, na linii e, G2. Czemu z tego momentu czarne idą cały czas e, po linii F do góry, aż do pola G7? No bo gdyby popełniły na przykład błąd i zagrały takie posunięcie król G5, no to czarne, e, przepraszam, białe ratują się ruchem wieża H8 i grozi teraz szach. E, na linii g8, na polu g8. Także to był wariant wygrywający, który nie został zagrany w partii. Natomiast po posunięciu król F4, białe ratują się w następujący sposób. Następuje król D4. Król F3 został zagrany w partii. Wieża F8. Odrzucamy tego króla. Król G2. My podciągamy swojego króla. H3. Wieża H8. H2. Król H2, no i teraz precyzyjnie wieża G8. Po G2 król podchodzi. No i teraz, jeżeli nastąpiłoby G1, no to bijemy tego pionka. Jeżeli król H2, no to mamy tutaj ruch wieża. E, król H1, to mamy ruch wieża G3. No i po na przykład H2 następuje wieża G2 z Patem. E, jest tu jeszcze jeden dość ciekawy wariant. Oczywiście mm, w tym momencie po posunięciu kr król D4. Czarne mogą spróbować od razu zagrać posunięcie h3, natomiast następuje tutaj szach. My podciągamy króla i po posunięciu h2 ponownie szach. Król musi odejść. No i my podciągamy naszego króla na pole f4. No błędem byłoby oczywiście zagranie król f3, bo dostaniemy tutaj promocję z szachem. Więc król f4. No i teraz, jeżeli nastąpiłaby promocja hmm, Oczywiście tutaj G2 przegrywa od razu, to tak tylko w ramach pokazania. Jeżeli nastąpiłaby promocja, no to dajemy szacha, wymieniamy i bijemy ostatniego pioneczka. Także jak widzicie, niby proste, a nie proste. trzeba wszystko wyliczyć dokładnie do końca. Jest zawsze wiele motywów, które czasem bardzo łatwo jest przeoczyć, dlatego znajomość tego typu końcówek mimo wszystko uważam, że jest warta poznania i nawet jeśli ich się nie pamięta, bo oczywiście ciężko jest wszystko spamiętać, to coś będzie nam w głowie świtać, jakieś motywy się będą pojawiać i to może czasami zaprocentować w tym, że urwiemy komuś połówkę albo uratujemy naszą połówkę, czy tam zdobędziemy punkt w zależności od sytuacji. Tyle na dziś, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.